Partnerem programu jest Szkoła Języków Obcych Fabryka Języka, Radom, 25 czerwca 45. Niesamowita promocja na drugi semestr. Czas na język angielski w najbardziej prestiżowej Szkole Języków Obcych w Radomiu. Pełen luksus w standardzie, dowóz z domu do szkoły i ze szkoły do domu w cenie. A to wszystko za jedyne 89,90 miesięcznie. Więcej na www.fabrykajęzyka.net lub w sekretariacie pod numerem 606 108 446. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym naszym programie. Dzisiaj gościmy znanego polityka, dziennikarza, a także prezesa Kongresu Nowej Prawicy, pana Janusza Korwin-Mikkego. Dzień dobry, panie prezesie. Dziękuję się. Panie prezesie, bardzo dużo ciekawych rzeczy się dzieje ostatnio w naszym kraju. Na tapecie na dzisiaj jest chociażby kwestia dopłat unijnych, kwestia budżetu unijnego, także paktu fiskalnego. Czy mógłby pan coś na ten temat powiedzieć? Wie pan, jest takie chińskie przekleństwo, obyś żył w ciekawych czasach. Czasy mogą stać się bardzo ciekawe, bo wszystko na świecie ma swój koniec, a kij i kiełba są nawet dwa końce. Więc kończy się pewien ustrój, to nie chodzi o Polskę, kończy się ten ustrój w całej Europie i w kawałku świata. Bo jak mówił słusznie chyba Cyril Noskot Parkinson, ustroje padają nie dlatego, że są okrutne, złe i niesprawiedliwe, tylko dlatego, że bankrutują. Wszystkie właściwie państwa naszej cywilizacji są bankrutami. Powiedzmy to jasno. I ten ustrój trwa tylko siłą rozpędu. Powinien się rozwalić już parę lat temu. Ja w ogóle typowałem, że na jesieni poprzedniego roku się już to wszystko sypnie. Szef think tanku Platformy Obywatelskiej powiedział, że się na wiosnę tego roku wszystko sypnie i będą rzezie na ulicach na zachodzie. No do tego dojdzie przecież. Jak długo można tak kretyński system marnotrawny tolerować? Pan pyta o rzeczy z tego punktu widzenia nieistotne. Dopłaty unijne. No, trzeba zadać sobie pytanie, czy dopłaty są korzystne dla kraju. Właśnie, Donald Tusk się chwali, że to jest wspaniale, jest super, jest piękne. No to ja mam takie pytanie. Hiszpania i Portugalia były kiedyś najpotężniejszymi mocarstwami na świecie. Podzieliły cały świat między siebie. Jest słynny kompromis papieski, prawda, że od tego południka do Hiszpania, od tego reszty świata należy do Portugalii, prawda, taki był podział świata wtedy. I co? Dostały złoto z Nowego Świata. Ogromne pieniądze złota. I co się stało? Spadły do trzeciej ligi. Bo Hiszpanii i Portugalii przestało się opłacać, zwłaszcza Hiszpanii, przestało się opłacać pracować, bo po co, skoro mają złoto, mogą sobie kupić. Stali pracować i się zdemoralizowali zupełnie. Hiszpania spadła do trzeciej ligi. Inny przykład, czy Chiny dostały w ciągu ostatnich 30 lat dostały chociaż cenę dotacji od Unii Europejskiej? Nie. A z kraju 20 razy biedniejszego od Polski stały się drugą potęgą świata i idą dalej w górę. No nawet nie wiem, czy nie pierwszą. No jeszcze nie, ale to jest kwestia najbliższych paru lat w każdym razie. Stany Zjednoczone w XIX wieku, czy miały jakiekolwiek dotacje z kogokolwiek? Nie. No, patrzmy na kraje afrykańskie, dostają ogromne dotacje i co? Żyją w biedzie. To jest przykro powiedzieć ludziom, bo Polacy wierzą, że Unia da, ale dobrobyt nie pochodzi z dotacji, dobrobyt pochodzi z pracy. I ludzie, którzy dostają dotacje, się rozleniwiają i demoralizują. Jeżeli mamy przedsiębiorcę, młodego człowieka, to on stara się, jak może, zabiega, tam myśli, całymi nocami je sypia, prawda, jak tutaj coś zrobić. Jak on dostaje dotację z Unii, no, to on już jest spokojniejszy, on już się nie musi denerwować. I przestaje być drapieżnym, agresywnym przedsiębiorcą. Jak ma kłopoty, zamiast myśleć, jak tu firmę, to myśli, jak napisać podanie o kolejną dotację do Unii Europejskiej. On już stał się żebrakiem. Przestał być przedsiębiorcą, stał się żebrakiem. Unia przerabia Polaków na naród żebraków. No właśnie, panie pośle, panie prezesie, mamy tutaj też, poruszył pan bardzo ważny problem, mianowicie kwestię także przedsiębiorczości. Kongres Nowej Prawicy ma nowy pomysł na to, czy mógłby pan coś powiedzieć? My nie mamy żadnych nowych pomysłów. Znaczy nowy w sensie odświeżony, w sensie nie takim... Nie mamy żadnych pomysłów. Chcemy od 100 lat, więcej, ponad 100 lat, prawda, trwa budowa socjalizmu w różnych tam wersjach, prawda, tam sowiecki, afrykański, europejski, w tej chwili mamy eurosocjalizm, prawda, i my mówimy jasno, trzeba odrzucić
te 100 lat eksperymentu socjalnego powiedziało, że to jest kretynie, trzeba to odrzucić. W całości. O wiele łatwiej jest trup zerwać w całości, niż go po kawałku odrywać. Prawda? Czy na przykład przechodzić z ruchu lewostronnego na prawostronny jest o wiele lepiej od razu, a nie załóżmy, tak jak to robiono w 1989 roku, samochody prywatne puszczono prawą stroną, państwowe jechały dalej lewą, a potem stałe zdziwienie, że na styku państwowego z prywatnym coś się dzieje, prawda, dziwaczynek. Otóż niestety trzeba to obalić w całości. Ludzie się boją tego, co my mówimy, bo ludzie przywykli, że tam mają taki bufor socjal. Jak ktoś mieszka w cieplarni, no to już przywykł do cieplarni, tylko rośliny w cieplarni się wyradzają. One się degenerują, jak są w cieplarni. I ludzie się boją, tylko powiedzą, no można by może dalej żyć w cieplarni, tylko niestety już nie mam pieniędzy na ogrzewanie, więc to jest ten problem. Dobrze, panie pośle, teraz jedno pytanie. Obydwaj wiemy, i co do tego jesteśmy zgodni, że w tej chwili państwo przedsiębiorcom podkłada nogę. I to chyba pan nie zaprzeczy. Natomiast jak pozbyć się tego państwa, ale w sensie takim nie politycznym, żeby nie istniała Polska, tylko w sensie takim, żeby państwo nie przeszkadzało przedsiębiorcy, nie wiem, zatrudniać ludzi, pracować. Żeby na przykład nie było tego gigantycznego, kobylastego ZUS-u, który przypomnijmy sobie od 2000 pensji wynosi 1000 zł. Łącznie ze składką ubezpieczeniową. Z tego de facto nic nie ma, poza tabunem, nie wiem, jakichś wysoko opłacanych emerytów wojskowych, którzy też na tym korzystają. Nie korzystają, proszę bardzo, tylko po prostu jak uwolnić przedsiębiorcę od tego, żeby to nie było obciążenie. No więc, i dla pracownika też. Tak naprawdę to jest definicja socjalizmu. Jeżeli w państwie są przymusowe ubezpieczenia emerytalne, to jest państwo socjalistyczne. Więc mamy przymusowe ubezpieczenia emerytalne, to jest socjalizm, trzeba zniszczyć, trzeba po prostu przestać znieść przymus ubezpieczeń i spokój. Prawda? To jest bardzo prosta rzecz. Nie reformować, nie poprawiać, nie ma co poprawiać. Ten dom się już wali, nie ma co tam go stemplować, cementować, kotwiczkę zakładać, nie ma co. Rozebrać, fundamenty są zdrowe oczywiście, rozebrać i na tych fundamentach postawić nową chałupę. Prawda? A socjalizm trzeba wrócić won na śmietnik historii. Czyli to, co to oznacza socjalizm, prawda? To wszystkie świadczenia socjalne. Trzeba wywalić wszystkie pomysły, trzeba dotować słabe firmy. Jak jest zła, to niech bankrutuje. Pamiętam, jak taki socjalista, prezydent Clinton, prawda, jak bankrutował Chrysler, to on dał mu dotację tam parę miliardów dolarów. A jakim prawem pozostałe firmy samochodowe poniosły wrzask? Jak to? Dlaczego się dotuje Chryslera, prawda? Niech upada. To my przyjmiemy jego rynek, przyjmiemy jego maszyny, przyjmiemy jego robotników, bo my umiemy produkować bez deficytu. A ten, we Francji przecież była taka sytuacja, że tam jest państwowy Renault i prywatny Peugeot. I proszę sobie wyobrazić, że podatki od Peugeot były mniej więcej równe dotacjom do państwowego Renault. Więc to jest przecież kompletny absurd. Jak jest coś chore, niech umiera. Prawda? Pismo Święte mówi, a jeżeli ręka twoja jest uschła, odrąb ją. Prawda? I to trzeba zrobić. Znaczy, ja pytam w tym kontekście dlatego, że pracodawcy, zresztą nie tylko oni sami, bo i pracownicy także mówią, że no, 67% obciążenia podatkowego od pensji to chyba trochę za dużo. No ale to w ogóle nie powinno być żadnego obciążenia od pensji. Nie można karać za produkowanie. No tak, ale to wie pan, też jest taka zasada, mówią ekonomiści. Ja nie jestem ekonomistą, ale ja słyszałem takie wypowiedzi, że 100% podatków, 0 wpływu do budżetu, 0% podatków też 0 wpływu. To jest optymalna stawka jest około 10%. Słynna zasada Laffera, prawda? Bo jeżeli tu jest 0, to gdzieś po środku musi być maksimum, tam zgodnie z prawem Bayer-Strassa, prawda? Więc gdzieś ono tam jest. Nie wiemy, gdzie ono jest, ale gdzieś tam musi być po środku. Czyli musi być taki punkt, że jak będziemy dalej zwiększani, to wpływa. Ale proszę pana, kto powiedział, że maksimum wpływu jest dobre? Bo pan, w tym co pan powiedział, że trzeba maksymalizować wpływ do budżetu. To jest nieprawda. Nie, ja tego nie powiedziałem. Ja po prostu tylko mówię, że nasi politycy narzekają, że ciągle im mało. Pan nie zaprzeczy, że im nie, mało. Oczywiście. Natomiast po prostu, no, biorąc pod uwagę taki zwykłego człowieka. Jana Kowalskiego zatrudnionego na umowę śmieciową, który chciałby dzisiaj mieć umowę o pracę, ale ja jako przedsiębiorca uciekam od podatków i niestety sobie muszę po prostu go zatrudnić gorzej. Ale czego gorzej? To jest dla niego lepiej. Gorzej w sensie... To jest dla niego lepiej, bo nie zna dnia ani godziny, kiedy go wyrzucą. To jest dobre, bo wtedy się mobilizuje. Jak ma stały etat, on zaczyna ulewać pracę. To jest dla niego lepsze, że on... Albo przeciwnie, zaczyna po prostu się trzymać rękami. Nie. Jest taka...
No i pan porówna na przykład prywatne firmy autobusowe i kierowców tych firm z bonzami, którzy jeżdżą kierowcami autobusów miejskich, bo jakby są pewni siebie, znaczy zachowują, nie? Ale może wróćmy do tej sytuacji generalnej, prawda? Przedsiębiorcy i ich obciążeń. Otóż my mówimy jasno, że praca w ogóle nie będzie opodatkowana. Jak można karać człowieka za pracę, już podatek dochodowy? Nie jest niczym innym jak grzywną za pracę. Przecież jeżeli... jeszcze po piwek, to zgadza się. No tak, ale to już wszystko jedno. Mamy dwa dochodowe podatki, prawda? Mamy PIT i CIT, prawda? Oba trzeba zlikwidować. Podobnie ZUS, prawda? Przymus ZUS-u. Bo co to znaczy podatek dochodowy? Znaczy, nie ma sobie wyobrazić, ja idę do pracy, śpieszę się, nie? Wpadam na świetny pomysł, więc lecę do pracy, stawiam samochód byle gdzie, żeby ktoś mnie nie ubiegł, piszę tam ten patent, opracowuję, za 2 godziny lecę zabić to do urzędu patentowego, a tu patrzę, jak postawiłem samochód byle gdzie, mam tutaj 200 złotych mandatu, tak? Dobrze, to jest grzywna. Machnąłem ręką, bo to dzięki temu zarobię tam 500, prawda? Natomiast taka sytuacja, pracuję dobrze, dzisiaj zarobiłem więcej o 500 zł, a rząd mi za to 200 zł podatku. To jest taka sama grzywna, jak za postawienie samochodu w tym miejscu. Pan mnie ukarał za to, że ja dobrze pracowałem. Otóż nie może być tak, że jak człowiek lepiej pracuje, to więcej płaci na państwo. To ten, kto nie pracuje, niech płaci. Niech lenie pracują, popracują na państwo więcej, a nie ci. Oczywiście nie można kazać więcej płacić tym, co nie pracują, prawda? Powinno być tak, jak kiedyś było dawniej. Przecież podatek dochodowy, na przykład w USA wprowadzono dopiero w 1913 roku, 14 roku. Trzeba wrócić do czasu sprzed podatku dochodowego. Trzeba to zlikwidować. Bardziej, że do tego dochodzi jeszcze VAT, jeszcze... No tak, Dodek, no ale to już jest inna para. VAT-u nie możemy znieść, bo już Polska nie jest niepodległym państwem, prawda? Od 1 grudnia 2009 jesteśmy w Unii Europejskiej i już nie możemy zrobić, co chcemy, ale ustawy Unii dają nam dużą autonomię i podatek dochodowy możemy znieść całkowicie. To nam wolno. Natomiast nie możemy zlikwidować minimalnej akcyzy tam ustalonej przez Unię i VAT musi być cały 15%. Więc oczywiście zredukujemy VAT do 15%, ale musimy go zachować. Chyba, że wystąpimy z Unii. Oczywiście zanim wystąpimy z Unii, Unia się rozwali, to jest inna para kaloszy. No dobrze, ale premier David Cameron wcale nie ukrywa swojej chęci wyjścia z Unii. Kto wie, czy to nie byłoby korzystne? Ja jak byłem posłem w 1991 roku i zaczynały się negocjacje z Unią, te negocjacje ze wspólnotą, ze wspólnotą europejską były negocjacje. Unia powstała dopiero 1 grudnia 2009, tak naprawdę. Ludzie się mylą. Ludzie mówią, jak to, a tak z Maastricht? A mówię, proszę tak z Maastricht. Tam jest zapisane w trakcie Maastricht, że państwa zadeklarowały wolę utworzenia Unii, ale jej nie utworzyły. Utworzyły ją dopiero 1 grudnia 2009. Jak pan Kaczyński, świętej pamięci, prawda, zdrajca, przypuścił ten traktat lizboński. Dopiero wtedy powstała Unia i zostaliśmy się członkiem Unii. Ale zejdźmy z tego. Otóż musimy mieć VAT co najmniej 15% i nie możemy od tego odejść, bo tak, to podpisaliśmy się do Unii i jesteśmy tylko autonomicznym stanem tej Unii. Akcyza pewna musi być. Też mamy wyższą akcyzę niż nakazuje Unia minimalną. Więc to obniżymy. Zlikwidujemy całkowicie podatki od kupna sprzedaży. Już notabene PiS zrobił krok w tym kierunku, nie Platforma Obywatelska, która niby miała być liberalna. To PiS zniósł podatek spadkowy i od kupna sprzedaży między rodziną, więc nie wiem, z wszystkimi. Dlaczego? Jeżeli je pan sprzedaje samochód, to państwo ma dbać o tego pieniądze. No nie ma, no to, bierze i ode mnie pan. No tak, nie ma żadnego powodu. Co to jest za pomysł, prawda? Żeby państwo, co państwa interesuje, w czyich rękach jest samochód, prawda? Oczywiście, że podatek od samochodu. On jeździ po drogach, zużywa, to jest rozsądne, ale dlaczego podatek od jego kupna sprzedaży? To jest wzbogacenie się. To jest, jakie jest wzbogacenie się? Proszę pana, jeżeli ja na przykład sprzedaję nieruchomość, to ja się nie wzbogaciłem. Wzbogaciłem się tylko wtedy, jak sprzedałem powyżej wartości. Jak sprzedałem poniżej wartości, to ja straciłem, a nie zyskałem. Państwo liczy mi zawsze podatek, prawda, jakbym nagle zrobiłeś. W ten sposób państwo stało się bandytą. Kiedyś państwa miały pewien cel, miały chronić obywateli, zapewniać wojsko, prawda, policję. Chłopi się osiedlali, prawda, pod opieką pana, wokół jego zamku. Pan od nich brał pieniądze, prawda, a w zamian za to drużyna pana chroniła tego chłopa przed innymi, prawda, tymi. Pan miał obowiązek sądzić sprawy między chłopami, prawda, on sądził, jako sędzia występował, prawda, i realizował sprawiedliwość, prawda, i porządek. Za to mu płacono. I tak działało kiedyś państwo. Natomiast dzisiaj państwo się w ogóle nie zajmuje prawie że wojskiem, czy policją, natomiast zajmuje się gospodarką, czyli wtrąca się w coś, czym państwo się w ogóle nie powinno zajmować. Co obchodzi pana, że jeden chłop sprzedał drugiemu chłopu, no co go to obchodzi? Dobrze, panie Januszu,
Kongres Nowej Prawicy, pan zwłaszcza, twierdzi, że najlepszym systemem politycznym, nazwijmy to tak, byłby system dyktatu. Znaczy nie dyktatu, my jesteśmy zwolennikami państwa autorytarnego, nie totalitarnego, bo demokracja jest ustrojem totalitarnym. Żaden król francuski, żaden dyktator nie miał takich uprawnień, jakie ma parlament. Parlament może zrobić wszystko. Parlament może kazać wszystkim kobietom się na łyso ogolić i wydać takie ustawy, kto mu zabroni. Prawda? Jeżeli ktoś powie konstytucja, to się zrobi większością 2/3, zmieni konstytucję i koniec. Prawda? Parlament, demokracja jest totalitarny. My chcemy mieć ustrój autorytarny, ale nie totalitarny. I najlepsze takim ustrojem jest oczywiście monarchia, to nie musi być dyktatura. Monarchia oczywiście oświecona, takie samo dzierżawie, ale oświecone. Tak jak przecież był w Polsce bardzo oświecony władca Aleksander I, znaczy Polski, Aleksander II. W Rosji był pierwszy, ale w Polsce był drugi, w kongresówce. I po prostu nie wiem, czy Państwo wiecie, bo jesteście Państwo ukłamywani straszliwie o historii Polski. Przecież jest taki hymn Boże coś Polskie przez tragiczne wieki. Państwo znają, wszyscy śpiewają w kościele. Oni też zmieniają tekst. No ja, nie wiem, jest. No tak. Tekst był ojczyznę wolno, racz tam wrócić, Pani. I ten czy to jest, jak dobrze rozumiem, ten ojczyznę wolno, racz tam wrócić, ten Pani hymn, jest pierwotnym. Tak, tekstem. Ten hymn był napisany ku czci Aleksandra I, cara Aleksandra I, czyli króla Aleksandra II, bo Aleksandrem I w Polsce był Aleksander Jagielloński. U nas Aleksander był drugim Aleksandrem. Prawda? I to był znakomity król, jego kochano. On to był kochany w całej Europie. Pokonał tego bandytę Napoleona, natomiast u nas się wielbi Napoleona, a nie Aleksandra, który po co przywrócił niepodległość. Potem był Mikołaj I, który był gorszym niestety carem, tam się nasłał nam Konstantego, no to się pogorszyła sytuacja, prawda, było powstanie listopadowe i tak dalej. Ale Aleksander był wspaniałym królem Polski. Prawda? Otóż gdybyśmy mieli samych takich monarchów... No ale miał falę, że nie był nasz. A co za różnica? Batory też był Węgrem. Batory był Węgrem, Radziwiłłowie byli Litwinami, przepraszam, kto tam jeszcze? Walezy był Francuzem, Wazowie byli Szwedami, Jagiełło był Litwinem. Dlaczego król ma być Polakiem? Nie ma najmniejszego powodu. On ma dobrze rządzić. Znaczy, jakie narodowości, co mnie to obchodzi? Znaczy, ja mówię po prostu, dlaczego? Bo wtedy no, jest taka, że tak powiem, tendencja do mówienia, że no, wszystko, co było po trzecim zaborze, to już jest B i w ogóle i koniec. Nie? Ależ nieprawda. Co jest niesłychanie charakterystyczne, że najgorzej się Polakom w sensie ekonomicznym żyło w zaborze austriackim. Tam była słynna bieda galicyjska. Bo tam Polacy mieli najwięcej do powiedzenia, mieli administrację i tam było najgorzej. Lepiej troszkę było w rosyjskim zaborze, a najlepiej się żyło w zaborze pruskim. I proszę zauważyć, że była w polityce polskiej orientacja austriacka, była orientacja rosyjska, nie było orientacji pruskiej. Dlaczego? Bo ci opozycjoniści tak naprawdę chcieli jednego, wyrzucić Rosjan z posad i zająć ich miejsce. I dławić Polaków tak jak w Austrii. Tak samo jak dzisiaj robi obecna klasa polityczna. Wyzyskuje Polaków w sposób nieprawdopodobny. Przecież pan zdaje sobie sprawę, że ja płacę podatki prawie trzy razy wyższe, niż mój ojciec płacił Adolfowi Hitlerowi. Przecież to jest nieludzka władza. Nieprawdopodobne. Podatki są nieprawdopodobnym wyzyskiem tej ludzi. No, otóż władza pruska była władzą umiarkowaną. Wszyscy na przykład narzekają na, pokazują Dżymałę, prawda? Ale ten Dżymała sobie kupił ten wóz. I na tym ulicy mieszkał. I tylko przychodził landrat, przychodził człowieka, codziennie ten wóz przesunął 10 cm, że to jest wóz, a nie dom, prawda, żeby wóz. I nikt mu nie mógł nic zrobić. W zaborze pruskim, rosyjskim go wyrzucono do wozu z tej ziemi, co on się wygłupia, prawda, z tym wozem. A tutaj było zgodnie z prawem. I prawo było przestrzegane w zaborze pruskim, prawda, jakie by nie było. Także to, po co ja to mówię? Po to, żeby powiedzieć, że podobnie jak opozycjoniści polscy czasu zaborów, tak samo jak i dzisiejsza klasa polityczna, która była opozycją, ona po prostu chciała objąć władzę i gnębić Polaków. Ja nienawidzę tych ludzi, którzy pod hasłem walki o wolność, prawda? Przecież ta cała, zwłaszcza liberałowie tak zwani, czyli Kongres Liberalno-Demokratyczny, myśmy się z nimi, który dali koty, ale to była bratnia partia, mimo wszystko Kongres Liberalno-Demokratyczny, oni mówili, że będą walczyli z biurokracją. Mamy w tej chwili 4,5 razy więcej urzędników niż w PRL. Ucisk podatkowy na plecach każdego rolnika, inżyniera, robotnika, prawda, ślusarza, tak, prawda, siedzi 4 razy więcej pasożytów. Pasożytów, którzy ich gnębią, są te duże podatki, no bo trzeba ich utrzymać. Ale my byśmy ich utrzymali, żeby sobie pojechali na Bahamy, tam sobie mieszkali, to możemy im pensję dosyłać. Byle tylko
nam nie przekazali tymi swoimi rozporządzeniami, prawda, krytyńskimi. Nie wiem, czy pan wie, że na przykład Unia Europejska zakazała rok temu obcinania psomogonów. Wie pan, jak głupio wyglądasz w nauce? Nie wiedziałem. Wie pan, że jak głupio wyglądasz w nauce z nieobciętym ogonem? To jest nieprawdopodobne. Czym się ci idioci zajmują? Prawda? A to, że żarówek nie można kupować normalnych. To przecież to się ani Stalinowi, ani Hitlerowi do głowy by nie przyszło, żeby zakazać używania żarówek. Siedzą ludzie, którzy tam biorą pensję. Ja myślałem jeszcze, że wielkość jabłka jest ważna. No to wielkość jabłka, krzywiza banana jest istotna. To ma zresztą, krzywiza banana jest bardzo istotne uzasadnienie. Chodzi o to, żeby banany z Ekwadoru, które są okrągłe, nie robiły nieuczciwej konkurencji, bo są o wiele tańsze, bananom z francuskiego Magrebu, prawda, z kolonii francuskiej. Tak, to jest zrobione. Natomiast dlaczego żarówki nie mogą być? Bo producenci świetlówek dali w łapę komisarzom europejskim i tyle po prostu i zwyczajnie. Panie pośle, to teraz jedno jeszcze pytanko odnośnie właśnie tego autorytarnego systemu. Co w przypadku, kiedy no, autorytetowi, królowi, dyktatorowi, jak zwał, tak zwał, ale co jeśli mu się, mówiąc językiem młodzieżowym, klepki poprzestawiają? Proszę pana, były takie... I na przykład stwierdzi, mamy dzisiaj erę atomową, proszę bardzo, wciskam guzik. Wie pan, no to samo może nastąpić i tutaj w każdej chwili, prawda, i cała kupa filmów powstała na zasadzie takiej, że jakiś generał, prawda, zwariował, wciska guzik. Także to czy jest... Ja nie jestem, ja po prostu to hipotetycznie, prawda, to zakładam, bo w systemie tak demokratycznym może się zdarzyć. Oczywiście, tak. Nie, natomiast wie pan, no zdarzały się przypadki, króla, który zwariował, no była Joanna Aragońska szalona, prawda, zresztą była całkiem niezłą królową, był Ludwik Bawarski, tego szaleństwo się przejawiało w tym, że wybudował cztery zamki, do dzisiaj podziwiane zresztą, no, ale koszt tego był taki duży, że Rada Koronna jakoś zdołała go od władzy odsunąć. No i był przykład bardzo dla Polski przykry. Mianowicie po Aleksandrze II Polskim na tron rosyjski miał wstąpić wielki książę Konstanty. I ponieważ on był psychicznie troszkę tego, to namawiano go, Rada Koronna go namawiała, żeby odstąpił tron swojemu bratu Mikołajowi I. On się zgodził. Czyli można było coś zrobić, tylko niestety w ramach rekompensaty tego Konstantego przysłali do Polski. I on, jego zachowanie, bo on taki jest satrapa azjatycki, on niestety sprowokował powstanie listopadowe, które zniszczyło niepodległość Polski, prawda? No, to było straszne powstanie listopadowe. Polska była niepodległa, całkowicie niepodległe państwo, miała tylko wspólnego króla z Rosją. No natomiast, tak, ale była, powiedzmy sobie, delikatnie mówiąc, bardzo okrojona. Nie, miała własny senat, przecież senat polski legalnie wypowiedział wojnę Rosji. Przecież powstanie listopadowe to nie było tak powstanie, to była wojna. Senat polski wypowiedział wojnę Rosji. Przecież ludzie w ogóle nie zdają sprawy z tamtych realiów. Przecież jak był ten zamach robiony przez powstańców, książę Konstanty uciekł do wojsk polskich, które go nie lubiły, bo on się faszerował w tym wojsku, ale go nie lubiły. Ale to był jego dowódca. One go wzięły, odstawiły go do wojsk rosyjskich, poprosiły o zgodę na wzięcie udziału w powstaniu. Konstanty im zgodzie udzielił. Po czym jak była bitwa pod Rosyną Grochowską, to wtedy bił brawo szarżującym ułaną posłem. Na mojej ułanie szarżowała. Zupełnie absurdalna sytuacja z naszego punktu widzenia. A to było normalne. To wtedy były normalne czasy. Natomiast dzisiaj żyjemy, dzisiaj mi się łezka wokół kręci, no myślę o normalnych czasach, prawda? Autentyczna. Były normalne czasy. Panowała jakaś przyzwoitość. Panowała przyzwoitość. I nawet ten Konstanty na tle dzisiejszych polityków jawi się jako człowiek w miarę rozsądny, natomiast dzisiejsi politycy to jest banda wariatów, to przepraszam bardzo. No właśnie, tak a propos dzisiejszych polityków. Mamy ciekawe, w cudzysłowie, pomysł Janusza Palikota, wszczął wojnę o związki partnerskie, wszczął wojnę, właściwie chyba już w tej chwili to ze wszystkimi, z feministkami. Konstantemu, Hitlerowi, ani Stalinowi do głowy by to nie przyszło, prawda? No tak, ale wie pan, w tym momencie co my jako obywatele, no musimy wyśmiać. Trzeba po prostu wyśmiać. No. Ale ludzie się z niego śmieją, tylko że wie pan, problem polega na tym, że mamy takiego, delikatnie mówiąc, niekonwencjonalnego polityka. No to jest demokracja, to jest głupi ustrój, w demokracji idioci dochodzą do władzy, oczywiście byle głośno wrzeszczeli. Wie pan, ostatni pomysł partii Palikota to jeszcze lepszy. On wpadł na pomysł, żeby każdy szczeniak w wieku lat 16 musiał się stawić przed komisją i powiedzieć, jaką sobie płeć wybiera.
Przecież on nie musi płci zmieniać. On sobie powie, znaczy, jak facet, jak chłopak chce zacząć podglądać dziewczyny, to on nie przed komisji oświadcza, że on się czuje kobietą, dostaje prawo wstępu do damskiej toalety. A po dwóch tygodniach przechodzi i oświadcza, że on się tak czuje mężczyzną. W ogóle nie ma. To co? Pomysł tego ruchu Palikot, to już jest tylko jeden wielki śmiech. Zresztą w tej chwili pan Palikot w popularności spadł z 6% na 1% już zupełnie, także... No, zadał z feministami, przyznam, powiedzmy sobie szczerze, zwłaszcza jeśli jest. Chodzi o kwestię, no, pani marszałek. Ja nie używam słowa marszałki, nie ma takiej osoby w języku polskim, ja używam marszałek Nowickiej. Szczerze mówiąc, trudno, moim zdaniem, to jest moje zdanie, że trudno tutaj się nie zgodzić jednak z panią marszałek. No, uważam, że mimo tego, że wzięła tą nagrodę, no dalej to wzięła. Natomiast po prostu, no ja bym rzeczywiście uważał, że nie ma sensu, nie było postaw do odwołania. To jest kwestia wewnętrzna ruchu Palikota, prawda? Inne partie nie usuwały swoich marszałków, natomiast ona była nominowana na tę posadę przez ruch Palikota i mając odrobinę honoru powinna się, no tak. Ale teraz jest taka dziwna sytuacja, bo jest klub, który nie ma wicemarszałka. Zresztą jest dwa takie kluby, nie? Bo jeszcze jest Solidarna Polska. No tak, no ale trudno, nie ma, to nie ma, o jej wielki problem. Ale to generalnie tak z punktu widzenia pracy Sejmu to chyba nie jest wielka przeszkoda. Nie jest wielka przeszkoda żadna. Myśmy nigdy nie mieli przecież wicemarszałka. I jakoś to wszystko działało. Także poszczególne kluby i tak mają swoich przedstawicieli w konwencji seniorów, więc tu nie ma żadnego znaczenia. W ogóle, mówiąc szczerze, Sejm ma coraz mniejsze znaczenie w Polsce. Tak naprawdę liczy się rząd, który, nawiasem mówiąc, rząd w ogóle nie jest w Polsce rządem. To nie jest oczywiście temat na telewizji, ale no, to jest skomplikowane. Otóż rząd polski to nie jest w ogóle żaden rząd. To jest trzecia izba parlamentu, wybierana w ramach pośrednich przez parlament. Prawda? Rząd nigdy nie głosuje przecież. Co to jest pomysł, żeby głosować w rządzie? Że co, minister oświaty i minister sportu przegłosują ministra wojny? No, jak to jest możliwe? W normalnym rządzie się nie głosuje. W normalnym rządzie nie ma głosowań. W normalnym rządzie jest tak, że rząd rządzi, wykonuje tylko ustawy, rząd nie projektuje ustaw. Jak może rząd projektować ustawy? Rząd ma je wykonywać. Rząd jest władza wykonawcza, a w Polsce to jest trzecia izba parlamentu, która projektuje ustawy. Czyli z pana zdaniem jest to bardziej administrator, a nie rząd? W tej chwili to nie. W tej chwili to jest trzecia izba parlamentu. Rząd. A naprawdę rządem są podsekretarze stanu, którzy są poszczególnymi i rząd, to jest rząd, tak, czyli to władza wykonawcza. I projekt konstytucji, który, znaczy nie projekt konstytucji, tylko taką zasadę, takie wydawnictwa sejmowe wydały moją pracę na ten temat, ja mówię tak, że trzeba to rozdzielić. Musimy utworzyć Radę Stanu, która by robiła to, co robi rząd w sensie ustawodawczym, a zrobić osobny rząd, który zajmie się tylko i wyłącznie rządzeniem, a nie będzie projektował ustaw. A, co to jest? Nie może narciarz projektować slalomu, no bo ustawić sobie bramki tak, żeby było mu najłatwiej przejeżdżać, nie? No tak, ale panie Januszu, czy w tym momencie nie zaprzeczamy samym sobie? Bo mówimy, że z jednej strony chcemy ograniczyć liczbę urzędników, którzy wysysają z nas wszystkich krew, a z drugiej strony tworząc kolejne ciało, to kolejne pensje, kolejne nagrody. Ale proszę pana, u nas Sejm miałby 120 posłów, Senat 32 senatorów po dwóch z województwa i jeszcze 11 radców stanu. No to razem 143, a obecnie jest 560, to chyba mniej znacznie. No tak, tylko że jeszcze pozostaje pytanie o reprezentatywność wtedy. Ja nie jestem demokratą. Oni mają wyznać rozum, a nie ludność. Prawda? Czyli jak sobie pan wyobraża w takim razie funkcjonowanie? Czy to byliby ludzie, powiedzmy, załóżmy posłowie, senatorowie z nominacji, jeśli tak, to z czyjej? To znaczy, czy byliby z wyboru bezpośrednio? Posłowie mieliby tylko jedno zadanie w zasadzie, uchwalać podatki. Bo tylko nawet w Francji, prawda, czy w Egipcie wiadomo, że to podatki nakładało zgromadzenie, nawet za faraonów, prawda? I to jest normalne. Podatki może uchwalić tylko Sejm. Ci posłowie, ja tylko tak by robili. Nic innego by się zbierali raz do roku, ewentualnie by trzeba było zmienić podatki, albo by się nie zbierali. Oni strasznie zbiedniają. A to byliby inni posłowie, to byli inni ludzie, przecież to nie są zbiednieni. Nie byłoby tego. Oni by tylko i wyłącznie coś się zbierali raz do roku i uchwalali podatki. Mieliby nietykalność poselską oczywiście i mogliby jeździć po kraju za pieniądze państwowe i kontrolować, jak te pieniądze są wydawane. Czyli jeździć po urzędach, mieliby prawo wejścia do urzędu i sprawdzania, czy to, co oni uchwalili, jest wykonane. To jest podatek. Nic więcej poselskiego nie robią. Natomiast ustawy uchwalałaby Rada Stanu, ta właśnie maleńkie ciało 11-osobowe, pod kontrolą Senatu.
czyli Senat mógłby tego nie uchwalić, prawda? Ale żaden projekt by nie mógł przejść, jeżeli Rada Stanu go nie zaakceptuje. Czyli to byliby mądrzy ludzie, część pewno mianowanych, część może wybieranych pośrednich wyborach przez senatorów. Nie wiem, jak to robić. W każdym razie, tak jak była zawsze Rada Koronna, była Rada Stanu, teraz nie mamy tego ciała. No tak, ale czy nie boi się pan, że to będzie coś na zasadzie tej Ewrony ze stanu wojennego, że oni byli nadani przez określone gremium i prawda, wykonywali w sposób żelazny ich wolę? No ale ja przepraszam bardzo, ja żyłem w stanie wojennym, pan pewno nie, bo pan jest za młody. Znaczy ja żyłem już, ale no tak. Byłem bardzo... Ja byłem w stanie wojennym i ja panu coś powiem. Prawo było jakie było. Ale ono było przestrzegane wtedy. Ale była też inwigilacja. I pan była poseł przeciwko temu się w 91 roku Była, no, oczywiście, że była inwigilacja i wszystko było. Natomiast ja się nie zbuntowałem. Ja uważam, że służby specjalne są po to, żeby podsłuchiwać, prawda? To jest ich psi obowiązek. Natomiast nie mają prawa manipulować. No tak, ale pan, panie pośle, miał też taki epizod, gdzie pana podsłuchiwano, gdzie, oczywiście, mówiąc nawiasem, skontrolowano panu biuro. Całe życie mnie podsłuchiwano i już w III Rzeczpospolitej przecież mi dwa razy włamywano mi się do biura partii, kradziono twarde dyski z komputerów. Także to był Urząd Państwa już tak zwany niepodległy III Rzeczpospolitej. No, słynna sprawa szafy Jasika, prawda, i tak dalej. Natomiast, Lesiaka. Natomiast, proszę pana, natomiast uchwała lustracyjna, którą myśmy zrobili, ona nie miała na celu zemsty na ubekach czy coś takiego. Nie. Celem uchwały lustracyjnej było usunięcie możliwości szantażu. Dlatego, bo ci ludzie się bali. Bardzo ważne z punktu widzenia. Bardzo ważne. No, na przykład, jeżeli minister spraw zagranicznych naszego państwa, Krzysztof Kubiszewski, był agentem o pseudonimie Kask, prawda? I przecież my wiemy, że dopiero w roku 1984 generał Jaruzelski usunął z Rakowieckiej, z siedziby MSW, usunął rezydenta sowieckiego wtedy, jeszcze czy już rosyjskiego, już nie pamiętam, sowieckiego chyba jeszcze. Czyli do roku 1984 Rosjanie mieli wgląd we wszystkie te akta. Czyli potem była w Rosji smuta, prawda, że się wszystko rozpieprzyło. Tam ludzie kupowali za parę milionów dolarów, można było kupić wszystko. Więc jestem przekonany, że te kopie tych akt naszych agentów zostało już sprzedane Amerykanom, ci sprzedali po połowie Francuzom i Anglikom, prawda, ci sprzedali tam. I podejrzewam, że nawet księca Liechtenstein posiada w tej chwili 10. kopię tych akt naszych, tylko my nie wiemy, tego nie wiemy. Otóż, proszę pana, ja się pytam ministra Skubiszewskiego na przykład, kiedy Polska podpisze z Niemcami traktat pokojowy. Bo nie wiem, czy państwo wiecie, że Polska jest w dalszym ciągu w stanie wojny z Niemcami, formalnie rzecz biorąc. Podobnie jak Rosja z Japonią. Te dwie pary państw nie podpisały jeszcze traktatu pokojowego. Ale mamy układ o granicach. W każdej chwili Trybunał Konstytucyjny może orzec, że on jest przeczny z konstytucją niemiecką oczywiście i koniec. Proszę zwrócić uwagę, prawda? Konstytucja niemiecka mówi... I są takie próby. Konstytucja RFN mówi wyraźnie, że przez Niemcy, rozumie się Niemcy, granice 1938 roku. Więc w każdej chwili Trybunał Konstytucyjny może uznać, że traktat o granicy był niekonstytucyjny i go wypowie. Dlatego Polska powinna podpisać traktat pokojowy z Niemcami. A on powiedział, że nigdy się nie podpisze. Dlaczego? Dlaczego? A teraz skąd my wiemy, czy wywiad niemiecki, prawda, mając te dane, nie poszedł do pana profesora Skubiskiego i powiedział tak: panie profesorze, my pana bardzo lubimy, wszystko, ale są u nas tacy źli ludzie. Są w Niemczech źli Niemcy, no niestety, panie profesorze, prawda? I oni grożą, że jeżeli pan w tym traktacie tam nie przesunie przeciwnika tutaj tego, no to oni ujawnią, że był agentem, prawda? No wie pan, i takie rzeczy są możliwe. I żeby tego uniknąć, należało to po prostu ujawnić. I koniec. Nie chcemy potępiać tych ludzi, nie chcemy ich karać. Bycie agentem legalnego państwa, jakim była PRL, to legalne państwo przecież, nie jest rzeczą hańbiącą. Oczywiście bycie kapusiem nie jest dobrze widziane, nawet ktoś po mordzie na kogoś donosił, prawda? Ale to tyle. Wszystko się ozdrowi. Nic więcej nie chcieli. Nic żeśmy nie chcieli, tylko to ujawnić. Skąd w związku z tym taki gigantyczny opór? Bo tak, prezydent Lech Wałęsa ówczesny. No bo był agentem, no po prostu. Donald Tusk, Leszek Moczulski. Był agentem. Dalej
choćby dzisiejsi, prawda, znani politycy, o których wszyscy już wiemy. Nie będę tutaj też nazwisk wypominał, chociaż obydwaj wiemy, o kogo chodzi. Myślę, że Państwo też wiedzą. Nie, dlaczego? Mówmy. Przypominam, że Antoni Macierewicz nie wykonał naszej uchwały lustracyjnej. Ale w ogóle czy stopy? W ogóle nie wykonał. On miał ujawnić agentów UB i SB. A on ujawnił agentów UB i SB, którzy już nie pracują dla UOP-u. Natomiast 85% danych agentów UB i SB pracowało dalej dla UOP-u, obecnie pracuje dalej. Dlatego nawet ilość agentów wzrosła parokrotnie w porównaniu z czasami PRL-u. Mamy znacznie więcej agentów. Czy pan wie na przykład, ilu było oficerów gestapo w Generalnej Guberni? Nie wiem. Czy ja panu powiem, 49. No. W całej Generalnej Guberni było 49 oficerów gestapo. A wie pan, teraz jak usunięto pana Bondaryka, wie pan, ile odeszło z nich oficerów ABW? 400 odeszło, a ile tam się zostało? No policz pan sobie, jaki mamy ogromny aparat represji. No tak, ale też myślę, że ten aparat powinien też czuwać nad naszym bezpieczeństwem, więc tutaj akurat... Ale ja sobie nie życzę, żeby aparat czuwał nad moim bezpieczeństwem, inwigilując mnie na każdym kroku, prawda? Proszę wybaczyć, ja wolę żyć trochę bardziej niebezpiecznie, a za to nie mieć na karku potwornej ilości agentów, którzy mnie inwigilują, sprawdzają, kontrolują. No dobrze, ale wróćmy do tych czasów, 92 rok, mamy 4 czerwca, tuż przed chyba nawet 3 lub 2. I właśnie wchodzi ta ustawa, czy powiedzmy jest najpierw uchwała. Wszyscy niemalże jednogłośnie przyjmują, ja dobrze pamiętam. Przeszło dosłownie parę głosów więcej i przy minimalnym kworum. Gdyby 3 posłów jeszcze wyszło z sali, to by nie było kworum. Była to niesłychanie ciekawa sprawa. SLD się wstrzymało od głosu. Gdyby SLD wyszło z sali, to by nie przeszło. SLD stało się bardzo lojalnie. Proszę zwrócić uwagę. Najwięcej gadów, to jest ciekawe. Ciekawe. Ciekawe, bo oni wychodzili z założenia, że przecież PZPR nie miała prawa werbować agentów swoich członków PZPR. Ja chodzę w tym dniu, kiedy Antoni Macierewicz przyniósł tę listę, posłowie tak nerwowo chodzą w kuluarach, podchodzę do pana Oleksego i mówię: panie Józefie, co się pan tak denerwuje? Przecież SB nie miała prawa werbować członków PZPR. On mówi, no nie miała prawa, ale kto wie, czy tego przestrzegał. No potem wyszło, co wyszło, tak? Potem wyszło, co wyszło. Także... Także do dzisiaj mówi... Nie, co do pana Oleksego, nie. On nie był agentem w sensie ABW, w sensie SB. Natomiast on był w tym sensie, że wywiad go prosił tam o różne rzeczy i on to był. Natomiast jeszcze jedna ciekawa sprawa. Nie można oskarżać pana Oleksego o to, że jednocześnie był agentem polskim, jednocześnie sowieckim. To było niemożliwe. Jeżeli był jednym, to mógł być drugim i odwrotnie. Trzeba uważać z oskarżenia. Znaczy, no ja go nie oskarżam, w żadnym wypadku. Nie, albo jeden, albo drugi. Jeżeli już kogoś chce go oskarżać, to było niemożliwe. Także bardzo, bardzo, bardzo są ciekawe sprawy tam wychodziły, bo wypadł. Na przykład człowiek, który pierwszy tam podpisał, nagło 3, nie? Po to, żeby zgłosić wniosek, trzeba było 15 podpisów w Sejmie. I pierwszy, który tam podpisał, był człowiek, który był podobnie jak SSD. Był tam z jakiejś takiej małej partyjki centroprawicowej. No, pierwszy podpisał ochoczo. Na liście Macierewicza figurował jako agent. Dlaczego on figurował jako agent? Bo on jak miał tam 16 lat czy 17, był to 45 rok, nieprzyjemny lata, 45, walka o władzę, prawda, kary śmierci leciały i tak dalej. Założył jakąś organizację antykomunistyczną. Wpadł po miesiącu w ręce bezpieki. No i żeby się uratować, zgodził się być agentem. Przez 3 miesiące tam niby był tym agentem, potem uciekł na ziemię odzyskane zachodnie i nigdy w życiu się nie tym. Zapomniał w ogóle, że był tym agentem. Pamiętam, jak to wykiwał tę bezpiekę. No i wyszło, że był agentem, bo był agentem. No i co z tego? Czy my go z tego powodu będziemy potępiali, oskarżali o coś? Nie. Chodziło tylko o ujawnienie. I już, koniec, nie ma sprawy. Prawda? W takim razie, skoro tak, to czego się bali? Bali się, bo ci, którzy właśnie nie ujawnieni, tacy przecież jeszcze bardzo wielu jest nieujawniono, a przecież zwróćcie uwagę, że Macierewicz ujawnił tylko 1/7 agentów, ale spośród SB, a jeszcze byli agenci WSI, do ich akt Macierewicz nie miał dostępu, ale byli jeszcze inni agenci, o których pan generał Kiszczak powiedział, że z nimi w ogóle nie spisywałem żadnych umów, oni byli inspektory, oni byli tylko, on ich wie. Na pytanie, kto to był, generał Kiszczak oświadczył: teraz to ja już nic nie pamiętam. Dobrze, to teraz tak, wróćmy jeszcze na... Otóż jeżeli Lech Wałęsa podpisał, to niech pan powie, jak wysoko byli ci, z którymi nie zawierano żadnej umowy.
Cała Polska była przeżarta agenturą. Zresztą wszystkie państwa, na przykład te demokracji ludowej tak zwane, na przykład nie, taka słynna sprawa, była taka pisarka niemiecka, która była opozycjonistką. I założyła opozycyjne kółko. 11 osób w tym kółku. Z własnym mężem razem było ich 11. Założyła to kółko, spiskowali, prawda, w tym NRD, no i potem NRD obalono, archiwum Gałka, ona przeczytała archiwum, przeczytała ze zdumieniem się wszystkich 11 ludzi z jej własnym mężem, byli agentami, ona przez kilka lat wykonywała sam agentów bez spiski. Ciekawe, kto to płacił, szczerze mówiąc. Dobrze, teraz tak, wróćmy jeszcze na chwilkę do kwestii gospodarczych. Kongres Nowej Prawicy postuluje absolutną prywatyzację wszystkiego. Służba zdrowia. Co się da. No. Co się da. Dlaczego tak? I co jest złego w tym, że na przykład jest służba zdrowia państwa? No mogę panu powiedzieć, co jest złego, że jest służba zdrowia państwa. Co złego to już wiemy, tylko dlaczego akurat totalna prywatyzacja? No bo proszę pana, jeżeli jest państwowa dotowana przez państwo, bez podatków funkcjonowana. Mnie boli kolano, tak? Mnie boli kolano. Idę do lekarza, mówię, panie doktorze, boli mnie kolano. Lekarz mnie bada i mówi, wie pan co, ma pan 70 lat, ma prawo boleć już w tym wieku. A ja mówię, panie doktorze, a lewe kolano też ma 70 lat, a nie boli. No to wie pan, no to może w tym prawym tam, wie pan, no jest szansa jedna na 100 tysięcy, że ma pan tam, ja wiem, raka torebki stawowej, nie wiem, wygaduje pan jakieś bzdury, ale jakieś takie rzeczy. Trzeba by zrobić tomografię, która kosztuje tam $500. Widzi pan, jak ja bym miał zapłacić pieniądze z własnej kieszeni, to ja powiem, wie pan, szansa jedna na 100 tysięcy, to jest większa szansa, że ja wychodzę od pana, wpadnę pod samochód, prawda? I macham ręką. A jak to jest na koszt państwa, to mówię, rób pan tę tomografię, prawda? Rób pan. I w ten sposób koszty idą potwornie w górę. Potwornie w górę. W Ameryce po wprowadzeniu tego Blue Crossu i Medicaid, takiego, jeszcze wtedy to jeszcze nie było Obamy, ale już tam 30% było ubezpieczonych, w ciągu 20 lat koszty leczenia wzrosły 10-krotnie, już uwzględniając inflację. A tylko 30% było ubezpieczonych. Teraz po tej reformie Obamy, która wszystkich pod przymusem ubezpieczyła, te koszty pójdą w górę jeszcze 10-krotnie. Przecież to jest coś potwornego. Bo to ja muszę zrobić. A druga strona jest taka, że minister zdrowia, ponieważ lekarstwa są drogie, to mi zabrania kupić jakiegoś lekarstwa, prawda? Mimo, że ono jest mi potrzebne. Bo jeżeli ja sam decyduję o sobie, sam płacę, to ja staram się działać tanio i rozsądnie. Natomiast jeżeli ja mogę dostać coś za darmo, to ja chcę wszystkiego. Teraz tak. Istnieje ten Narodowy Fundusz Zdrowia, tylko tego pilnuje. On zawsze robi jeden z dwóch błędów. Jeden jest taki, że da się uszukać. Przydzieli w sanatorium komuś, to mu się nie należy, prawda? Nie przegapi to wszystko. Tego jest pełno. Gdy groszy jest pełno. A z drugiej strony czasami odmówi czegoś potrzebnego, tylko gdy potrzebuje. Wie pan, co się dało w Ameryce na przykład, parę lat temu. Była taka wana aktorka. Murzyńska zresztą. Murzynka. Popularna raczej wśród Murzynów, ale popularna. I ona zachorowała na jakąś chorobę, jakiś rodzaj raka. I był na nią lekarstwo, ale było jeszcze nieprzetestowane dokładnie. I ona błagała, żeby mogła wybrać. Nie, nie pozwolono jej. Rozumie pani, w wolnym kraju, jakim podobno kiedyś była Ameryka, nie pozwolono kobiecie zażyć lekarstwa, które mogło uratować. Ona umarła. Lekarstwo okazało się potem skuteczne. Umarła. Wiesz, jak to jest możliwe? Jak to jest możliwe, żeby ktoś zabronił mi wziąć sobie lekarstwo? Mogę wyjść stąd, zerzeć ziemię z trawnika, co nie mogę? To bardziej mi zaszkodzi niż, załóżmy, preparat orfowy profesora Taupy, prawda? Ja absolutnie nie wierzę, że on działa, ale jak chcę go sobie kupić i zażywać, to co to kogo obchodzi? Prawda? Jak można być, zabronić mi czegoś takiego? Prawda? To jest traktowanie człowieka jak niewolnika. Niewolnika, jak durnia, jak małe dziecko. No przepraszam bardzo. Przecież to ludzie mówią marihuana, że ktoś był marihuana. Co to jest marihuana? Marihuana to jest problem dla 5% ludzi, prawda, czy już tam. A nas każdy ma problem, że jak kończy mi się lekarstwo, to ja nie mogę sobie pójść do apteki i kupić, tylko muszę iść do lekarza, tak? Muszę albo ostać w kolejce, albo zapłacić prywatnie za wizytę, czasami czekać 3 tygodnie, dostaję receptę i z tą receptą dopiero idę do apteki. Jak to jest możliwe? Proszę pana, jeszcze 100 lat temu traktowano pana jak człowieka odpowiedzialnego. Pan szedł do apteki, prosił pana o arszenik i lekarz patrzył na pana, czy... A po co panu człowiek? Chce wytruć szczury. Proszę bardzo, prawda? A jeżeli pan robił wrażenie człowieka, który ma lekko tego, to nie sprzedała pana arszeniku, to ujebał się.
prywatny, tylko prywatny. No tak, ale dzisiaj takich lekko tego to jest sporo. Zawsze było, ale zawsze było, tylko wtedy byli poszczególni aptekarze, byli odpowiedzialni. To nie były maszynki do wydawania lekarstw, tylko byli ludzie odpowiedzialni. Oni wiedzieli, komu sprzedać, komu nie sprzedać w tym miasteczku, prawda? I koniec. I koniec. Czy sugeruje pan likwidację recept? Oczywiście, że recepta jest potrzebna, bo aptekarz musi wiedzieć, co mi dać, ale to ona jest niepotrzebna. Jeżeli ja wiem, co chcę i mówię do aptekarza... Ja muszę iść do lekarza, oddać swoje... Ale jeżeli ja wiem, jak jest potrzebne, to idę do apteki, nie idę w ogóle do lekarza. Ona nie jest konieczna. Ona jest potrzebna tylko po to, że lekarz ją pisze, żeby się aptekarz nie pomylił. Ja się mogę pomylić, prawda? Ja wolę mieć to na piśmie, bo ja pomylę nazwę lekarza, prawda? I wezmę coś tam. Ale to jest niepotrzebne. Oczywiście każdy ma prawo pójść do apteki i kupić sobie całą półkę lekarstw, jeżeli chce. Jeżeli to jest idiota i to wszystko zeszła i umrze, no to jednego idioty mniej, tak? Bo my, prawica, pod wrzeniem socjalistów, wierzymy w żelazną zasadę. Volenti non fit in iuria. Chcącemu nie dzieje się krzywdy. My traktujemy ludzi jako dorosłych i odpowiedzialnych. A socjaliści mówią państwo opiekuńcze i to państwo odpowiada za człowieka. Traktuję wszystkich, mówię, jak niewolników, jak małe dzieci. Jeżeli człowiek się zatruje, to winny jest sanepid, że nie skontrolował apteki. Nie, to ja mam wiedzieć, czy jest dobre. To moja żona ma wiedzieć, czy kupuje, prawda, od właściwej baby na targowisku, prawda? Ona się ma znać, nie sanepid. No tak, dobrze, ale teraz jest jeszcze taka sytuacja, że załóżmy, no... Czasami jest taka potrzeba, nie wiem, ubezpieczenia się, czy powiedzmy... Coś pan ubezpiecz. Nie, ja na przykład myślę, że, to jest moje zdanie, że powinno być wprowadzone coś takiego, jak wprowadzono na Śląsku. Na przykład taka karta ubezpieczenia, że ale, każdy taki indywidualny ocen. Ale to jeżeli będą ubezpieczenia prywatne, to sobie to na pewno sobie zrobią. Ja wiem, że człowiek, który to wymyślił, jest naszym sympatykiem, także po prostu coś nie. Natomiast pan tutaj ratuje chory system, trzeba zmienić chory system. Nie, ja nie chcę go ratować. Ja właśnie jestem za zmianą tego systemu, tylko nie. Pytanie, jak go zmienić. Trzeba po prostu zlikwidować. Służbę zdrowia po prostu zlikwidować, położyć do grobu, osinowym kołkiem przybić, żeby w życiu nie wstała, prawda? Bo to jest potwór. Chyba lat temu 100 nie było służby zdrowia. Nie było penicyliny, nie było masy innych leków. Nie wiedzieliśmy tyle o człowieku, co wiemy w tej chwili, prawda? Nie było państwowej służby zdrowia, a przyrost naturalny był znacznie wyższy niż teraz, prawda? Więc... No prądu też nie było, może dlatego. Prądu też nie było, może dlatego, prawda? Tak, także... Nie no, ale prawda jest po prostu taka, że ludziom się w tej chwili nie chce mieć dzieci. Po co mieć dzieci, skoro niewolnik nie chce produkować dzieci, żeby pracowały na swojego pana. Bo to już nie jest moje dziecko. Panu się wydaje, że pan ma swoje dziecko. Pan nie ma już dziecka. To tylko złudzenie. Dzieci są państwowe. Jeżeli pan o tym nie wie, to pan spróbuje dać klapsa swojemu dziecku i pan się dowie, że pan naruszył tyłek własności państwowej. I pan powie, jak ja byłem w pana wieku jeszcze, była komuna. Jeżeli się zdarzyło nieszczęście matce, no była w kuchni, dziecko wylazło na parapet, wyleciało, zabiło się. To wszyscy płakali, współczuli matce, jak ona poniosła stratę. Dzisiaj ta matka idzie do więzienia za to, że nie dopilnowała własności państwowej. Kiedyś to dziecko było matki i ojca. Teraz jest dziecko państwowe. No tak, ale tutaj też nie możemy przemysłować drugą stronę, bo chociażby matka Madzi, prawda, tej półrocznej z Sosnowca, ona no dobrze, a dzieci są państwowe i tak je zabiła, więc co to, z nią to chodzi. No. W każdym ustroju się zdarzają potwory, prawda, to jest, ale z tego powodu, no jednak ludzie zacznie niechętnie się zabijają swoją własność. Na przykład dlaczego w Rzymie starożytnym nikt nie zabijał niewolnika? Bo niewolnik kosztował. Lepiej go było sprzedać niż zabić. I traktowano go dobrze, bo jak był dobrze odżywiony, to się go sprzedało na targu niewolników znacznie lepiej. Dlatego też właściciel o niewolnika na ogół dbał. Także ludzie o swoje dzieci dbają. Natomiast to jest cudze dziecko w tej chwili. To już nie jest własne dziecko. Tak samo. Co zrobić, żeby to odmienić? Bo tutaj przyznam się szczerze, że także działa się na mentalność poprzez media, to straszną rolę odgrywają. Natomiast no, w jaki sposób przemienić mentalność polityków, którzy powinni wrócić do normalności? Mentalność polityków nie można zmienić, ponieważ politycy chcą dostać głosy wyborców, a większość wyborców, socjaliści, Karol Marx powiedział wyraźnie, że
na to, żeby budować socjalizm, wystarczy zrobić demokrację, a już większość ten socjalizm buduje, bo jest głupia. Dlatego nie, że jest głupia, to on tego nie mówią, prawda? To już my sobie dopowiadamy. I większość ludzi nie ma pojęcia, jak działa ten ustrój. Większość przedsiębiorców nie ma pojęcia, jak działa ten podatkowy tak naprawdę. Także nie ma tutaj liczyć co na większość, to trzeba zrobić autorytarnie. Tak jak zrobił Pinochet w Chile, prawda? Pinochet w Chile zastał sytuację taką, że ostro na półkach nie było, prawda? Po 3 latach rządów komunisty Allende'ego. Komunisty. Allende był na lewo od komunistów. Komuniści go błagali, żeby nie robił tak daleko idących reform. A Allende robi te reformy. Więc na półkach nawet ostro nie było. Wtedy przed Pinochet Allende się rozstał z życiem, prawda? Zginęło się 1500 ludzi oprócz tego, ale Chile w ciągu 2 lat stało się najbogatszym krajem Ameryki Łacińskiej. Bo zlikwidował te całe, no nie całe niestety, ale prawie cały socjalizm. No dobrze, teraz zmienimy troszeczkę temat, choć niedaleko odejdziemy. Polska coraz częściej boryka się z problemem uchodźców. Różnych i politycznych, i gospodarczych. Stajemy się takim przystankiem drodze na zachód. Co pan o tym sądzi? Wie pan, mamy zupełnie absurdalny system, w którym się uchodźcom płaci. To znaczy, przyjeżdża nas uchodźca, my go mieszamy w obozie, który kosztuje nas 7 tysięcy złotych od uchodźcy podobno. Strasznie dużo. No, ale dlaczego? Nie chcę uchodźca przyjeździć, a niech pracuje na swoje utrzymanie. Pamiętam, że jak Lenin uciekał do Londynu czy do Szwajcarii, to go tam ktoś mu dawał jakieś pieniądze? Czy go gdzieś utrzymywał? Nie. Utrzymywał go Fryderyk Engels, prawda? Za to, że mógł sypiać z jego żoną zresztą, nawiasem mówiąc. I tak powinno być, że przyjeżdżają, ale żadnych zasiłków. I jeżeli są zasiłki, akurat we Francji, tak? Francja ma ten problem. Polska na razie jeszcze, chwała Bogu, odpukać nie ma. Francja ma ten problem. Bo co? Tam są zasiłki. I na przykład we Francji jest tak, w Anglii na szczęście to już skasowali, a w Francji to jest tak, że pierwsza żona muzułmanina to jest traktowana jako żona, pozostałe 3 to są nieślubne dzieci z tych małżeństw. W wyniku tego, ponieważ zasiłki są całkiem spore na te dzieci, to ten muzułmanin całymi nocami pracuje nad tym, żeby tych dzieci było możliwie dużo, a w dzień się już nudzi, nie musi nic robić, więc a to kamienie rzuci, a to samochód podpali, prawda, jakieś takie rzeczy robi, prawda? I oni sobie ściągają na głowę najgorszą hołotę, najgorszych nygusów z całego świata muzułmańskiego. A do Ameryki przyjeżdżają muzułmanie, nie robią jakichś zamieszek, prawda? Dlaczego? Nawet jeszcze dzisiaj, że socjalizm nie robią, bo tam przyjeżdżają ludzie, którzy chcą pracować. Tam się nie dostaje żadnych zasiłków. I zarabiać. I tacy ludzie, to my witamy. Niech przychodzą do nas handlowcy, niech przyjeżdżają robotnicy, prawda, inżynierowie. Są tacy, niech przyjeżdżają. No dobrze, zapraszam. Co zrobić takimi, którzy załóżmy uciekli, nie wiem. Nie dać im żadnych zasiłków, jak chcą przyjechać, jak sobie przyjadą, nie dam im ani grosza, żeby było jasne. Czy dawać im na przykład czasowy legalny pobyt? Ale całkowicie legalny pobyt. Nie wiem, dlaczego mamy dać im nielegalny pobyt, zwłaszcza niech sobie pracują, potrzebujemy ludzi do pracy przecież. Niech pracują, ale mają pracować, a nie dostawać pieniądze. No tak, ale z kolei Polacy mogą powiedzieć, że no proszę bardzo, u nas jest już w tej chwili 14% bezrobotnych. 14% bezrobotnych jest tylko i wyłącznie dlatego, że po pierwsze, są 3 powody bezrobocia. Podatki od pracy i zasiłki, które musimy mieć, to jest najgłówny powód bezrobocia. Drugim to jest zasiłek dla bezrobotnych. Nie dla wszystkich. Cała kupa się zapisuje tylko po to, żeby być bezrobotnym. I nawet nie chodzi o pieniądze. Znam osoby, które są bezrobotne, tylko dlatego, że mają za to za darmo opiekę medyczną dla siebie, swoich dzieci, prawda? I w ogóle nie chce im się pracować, a tego to jest tylko bezrobotny. I trzeci powód bezrobocia, najmniejszy, to jest płaca minimalna. Jak ma pan człowieka, którego praca jest warta co najwyżej 1200 zł, a płaca minimalna jest 1500, no to wybaczy pan, ale on straci pracę, prawda? Gdyby nie było pracy minimalnej, to on by sobie znalazł pracę za 900 czy za 1000 zł, prawda? I by sobie pracował. A tak dostaje zasiłek i wegetuje na tym zasiłku, nic nie robi. No tak, ale on też ma jakieś koszty swojego utrzymania, nie wiem, prąd, woda, gaz. No to, ale to chyba lepiej zarobić 900 zł niż nie mieć nic. Nie. Także wie pan, ale dlaczego człowiek bez nóg, dlaczego nie może pracować, jak ja wiem, telefonistka, czy pracować w biurze? No co z tego, że on nie ma nóg, prawda? Niech pracuje.
nie pracuje, że że on jest bez ręki. Proszę bardzo, ale pani partyka nie ma jednej ręki i gra normalnie w zawodach olimpijskich w ping-ponga, prawda? Mają tylko jedną. No tak, ale panie prezesie, ja akurat tutaj troszeczkę pracowałem wśród osób niepełnosprawnych. Powiem szczerze, że w większości, nie we wszystkich oczywiście, nie wśród wszystkich, ale w większości jest taka chęć do pracy. Ale powiedzmy sobie szczerze, że przepisy to raz, ale dwa, że też sami przedsiębiorcy trochę podchodzą do nich jak do takiego jelenia, a może mnie ubodzie, a może nie będę mógł go zwolnić, a może coś tam. Ten przepis, który mówi, że nie można go zwolnić, powoduje, że ludzie nie chcą zatrudniać. No to trzeba, te wszystkie przepisy trzeba zlikwidować, to jest chore. Są takie... Podobno już wszedł ten przepis, że przedsiębiorca zatrudniający osobę niepełnosprawną na wózku musi za własne pieniądze swoje wybudować jakieś toalety specjalną, coś tam. No to on tego nie zatrudni. No to jest, przepraszam, ale to jest skandal. W normalnym czasie też byli inwalidzi. To są koszty. Też byli inwalidzi, prawda? Nie obrażajmy inwalidów. Nazwijmy ich niepełnosprawnymi. Oni czasem są sprawni. Mówmy inwalidzi, po polsku się mówi zawsze, prawda? To nie jest prawda, że inwalid to jest wesoło. To jest Związek Inwalidów i Rencistów, Związek Inwalidów Wojennych, a nie niepełnosprawnych wojennych. To jest Plac Inwalidów w Warszawie, prawda? Słowo inwalida nie jest złe. To jest niepełnosprawny, jest obrzydliwy słowem, które obraża inwalidów. No. A za mocno też byli inwalidzi. Ale wtedy, jak w pracy było tam 10 ludzi, jeden inwalida, to on przyjeżdżał, przychodziło dwóch ludzi z wózkiem, bo przenosili na ten podest, prawda, dwóch kolegów i nie było żadnego problemu. No więc my robimy problemy tam, gdzie ich nie ma. Czyli jednym słowem, jeżeli usuniemy wszystkie te bariery, głównie prawne, to są wszelkie szanse na to, że zatrudnienie wśród osób inwalidów czy niepełnosprawnych, jak zwał, tak zwał, ale o te same osoby chodzi, po prostu wzrośnie. Tak, tylko w łącznej chwili mi się nie opłaca. Ja na przykład założyłem taką fundację inwalidów kształcenia. Na cenę tej fundacji, jakby ktoś chciał się do niej przyłączyć, to proszę bardzo na moje strony wejść, jest zrobienie mistrzów szachowych, brydżowych, go i innych takich grach. Można zarobić na pieniądze. Z inwalidów człowiek nie ma nóg. Przecież on powinien świetnie grać w szachy, prawda? Bo on, młody chłopak gra w piłkę nożną i tak dalej, to zajmuje w szachy, gra tylko część. A on by siedział tyle czasu nad szachami, co normalny człowiek siedzi nad szachami i piłką nożną, to mógłby zostać mistrzem, prawda? I proszę pana, wie pan sobie, że nie ma chętnych? Bo nie mam takie zasiłki, że mi się nie opłaca. No właśnie, jakie są wysokości te zasiłki? Nie wiem, jakie są, ale mi się nie opłaca. To znaczy, że nie powinno ich w ogóle być, powtarzam jeszcze raz. To nie jest kwestia zasiłku. Trzeba po prostu nie odbierać ludziom pieniędzy w podatkach, a wtedy nie trzeba będzie dawać zasiłku. No dobrze, to w takim razie ja, kiedy pracowałem wśród takich osób, miałem pod opieką taki super ciężki przypadek, gdzie człowiek był, powiedzmy, mojej postury, ale tak, nic nie widział, ledwo co słyszał i mu wypowiadał trzy słowa. No to tak, no to tak, no to nie. Głębokie upośledzenie. I teraz tak, co zrobić z takim człowiekiem? Jest w pełni uzależniony od opieki. Od tego są fundacje, nie państwo, rzeczywiście. Polacy są chrześcijanami, prawda? No tak, czyli do fundacji rodzice mają. Fundacje. W tej chwili ludzie będą mieli dużo pieniędzy, bo w tej chwili nie mają pieniędzy ludzie, bo pieniądze idą na ten. Proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Jeżeli mamy do utrzymania tych inwalidów, powiedzmy, to my ich też utrzymujemy, prawda? Tylko że tak byśmy zapłacili sami, a tak opłacamy urzędników, którzy kosztują 40% więcej i Państwo wiecie, ile kosztuje najprostsze urządzenie, najprostsza laska dla takiego inwalidy? Ona kosztuje 3 razy więcej niż normalna, bo on musi mieć atest takiego instytutu. To wszystko kosztuje 3 razy drożej. A tak by sobie wystrugał z patyka, patyk z drzewa i by sobie o tej lasce chodzi. No tak, ale mamy XXI wiek, to chyba raczej taki patyk. A dlaczego nie może, przepraszam bardzo? No ten patyk to jest oczywiście przysłowiowy. Ale dlaczego mamy to 3 razy droższe? Ja przepraszam bardzo. Te wszystkie rzeczy atestowane są potwornie drogie. Masa ludzi na tym żeruje. To nie inwalidzi dotacje wyciągają. Tak samo są z rolnictwem. 90% dotacji do rolnictwa rozkradają urzędnicy, przechwytują przedsiębiorcy okołorolniczy i tak dalej, nie rolnicy. To jest absolutnie nieprawda. Trzeba wszystko zlikwidować. Ale chociaż przykład nakładki brajlowskiej, która normalnie kosztowałaby 20 zł, a ona kosztuje kilkadziesiąt tysięcy, tylko dlatego, że wychodzi ich, powiedzmy, 5 czy 10 sztuk.
czy 20 sztuk, załóżmy. Tak. No tak, no więc niestety... No od razu wyjaśniam, że... Jak są dotacje, to zawsze będzie ktoś, kto by chciał je skasować, nie? Wyjaśnijmy tutaj Państwu, że nakładka brajlowska to jest specjalna nakładka na komputer, na klawiaturę komputera, która pozwala niewidomym korzystać z tego urządzenia. Ja widziałem, znaczy właśnie niewidomy autor korzystał z takiej nakładki, on już miał głosowe połączenie z komputerem. Tak, komputer, też, ale to już komputer, jest nasza wersja tego. Komputer odpowiadał głosem na to i co, no i bardzo dobrze, czy taki program, przecież to kosztuje grosze tak naprawdę w przeliczeniu na, jak jest takich ludzi na świecie tam parę milionów, prawda? No to koszt takiego programu, który tam człowiek zrobi za 30 tysięcy, to jak podzielimy to przez parę milionów, to chodzi na ułamek grosza na jednego, czyli zapłaci mu się i koniec. 5 groszy i już. I twórca programu będzie zachwycony, bo będzie miał za to nie 100 tysięcy, a pół miliona. No to jest bardzo dobra opłata za pracowanie miesiąc czy dwa na programem. On sobie zarobi, prawda? Jak no na rynku. A oni będą to mieli, bez łachy. Bez łachy będą to mieli. A teraz się muszą pisać podania, prawda, starać się, co? Papierologia, wiecie, a to wszystko kosztuje, te wszystkie papiery kosztują. Panie prezesie, jeszcze moglibyśmy bardzo długo dyskutować temat rzeka. Niestety już ramy czasowe nas troszeczkę ograniczają. Bardzo dziękuję panu za wizytę w studio, a państwa zapraszam bardzo serdecznie na następny odcinek. Przypominam, że moim i państwa gościem był pan Janusz Korwin-Mikke, prezes Kongres Nowej Prawicy. Zapraszam. Dziękuję bardzo, kłaniam się.